Drodzy maturzyści, wkrótce startuje kolejna edycja stypendiów pomostowych organizowanych przez Stowarzyszenie Razem dla Wisznic. Po raz pierwszy będziemy je realizować na terenie 10 gmin powiatu bialskiego, czyli nie będzie ograniczać się tylko do gminy Wisznice. I zamierzamy przyznać co najmniej 12 stypendiów dla maturzystów, którzy zdali w tym roku maturę i dostali się na studia akademickie na Państwowej Uczelni Akademickiej. Aby wziąć udział w stypendium pomostowym, będzie trzeba się zarejestrować w systemie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, wypełnić ankietę, dostarczyć informacje o dochodach oraz wynikach matur oraz czekać na rekomendacje jednej z 10 organizacji, która została przez nas wybrana do wspierania tego na terenie poszczególnych gmin powiatu bialskiego. Dodatkowymi grupami w ramach programu realizowanych na terenie powiatu bialskiego są osoby pochodzące z rodzin popegeerowskich, rodzin wielodzietnych oraz laureaci olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym. Wszystko zaczyna się 12 sierpnia. 12 sierpnia zostanie ogłoszona na konferencji prasowej. Przedstawimy szczegółowe informacje na temat zasad oraz kryteriów kwalifikowania się do programów stypendiów pomostowych na terenie powiatu bialskiego.